Ja to nazwałem fajne emotki, coś takiego, wariacik. Mówię sobie, fajne emotki zrobił wariacik. A potem czytam ileś tam milionów komentarzy pod moimi filmami, bo wiecie, moje filmy ogląda kilka milionów ludzi, że Gucio to u niego ktoś takie emotki zrobił. Nie no, żartuję sobie oczywiście, mam wypieprzone w to. Wariacik! Ja mam wypieprzone na ludzi, którzy nie rozumieją żartów, także wiesz, nie rozumiesz, idź oglądaj sobie, nie wiem, kogoś tam. To syntezator mowy włącza, jakieś na poczekaniu teksty wymyśla na początku streama, żeby zrobić coś ciekawego. Wiesz jak jest, nie? O kurde, muszę wam pokazać, bo wy nie wierzycie, że ja lubię sobie w Paincie rysować, to wam coś pokażę. Czekajcie. O, mi się przypomniało, ty. Czaj, tylko znajdę, ty. Czaj. Kryptowaluty. Kurde. Ej. Da się zadzwonić do siebie na Facebooku, żeby był dźwięk, gdzie jest mój telefon? Dobra, mam czat. Ja pierdziel. Ostatnio nie pokażę wam tego numeru, bo nie chcę, żebyście... ostatnio typiarka jakaś do mnie dzwoniła, taka co ankiety robi. Ja powiedziałem, żeby zadzwoniła innego dnia i już mam tutaj milion nieodebranych. I nigdy nie odbiorę. Wy mówicie... że zmyślam z tym, że nie lubiłem w szkole rysować w Paincie i tak dalej. Pokażam coś, co ostatnio zrobiłem, jak byłem w sklepie. Jak byłem w sklepie, stał sobie taki tablet. Patrzcie. Patrzcie, czat. Pa. O kurde, nic nie widać. Czekaj, jest ciemny ekran. Widzicie to? Pa, to ja narysowałem siebie. O kurde, to jest gówniany rysunek. Ale w sumie tu chodzi tylko o to, że ja lubię to rysować. A tu mój kciuk dla potwierdzenia. Fajna sprawa, nie? I podpisałem się nawet. Ale fajna sprawa, czy nie? Reklama! Zostaw ocenę pod filmem. Suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. I'm so happy, I'm Zagrajmy rankeda. Zagrajmy może z ranketka. A nie, ja mam serię teraz. Norbert umarł jako 88 osoba. To umarł od razu? Ale że co, że Norbert za... Że... A, chodzi o to, że po prostu... Nie wiem, spadochron mu się nie otworzył i wypieprzył o podłogę? Czy jak jest, ty? Ale naprawdę, dziwna sprawa. Ale no, ja jestem głównym. Ja już... Znaczy, nie wiem jak Norbert gra, ale pewnie ja gram jeszcze gorzej, także nie będę nikogo cisnął. Ale cieszcie się, że chociaż ja streamuję tego LOLa, a nie gram w tego pieprzonego Fortnite'a, gierkę dla dzieci, bo jest za darmo. Aż mnie dziwi, że Marcin tego nie streamował, dziwna sprawa. Chyba za mało zarabia na streamowaniu Fortnite'a, żeby to robić. Albo wiedział, że Izak będzie streamował to. Bo u Gucia wszyscy by siedzieli. Proszę, nie piszcie tak. Kiedy jakaś drama? A, o kurde, muszę wam... To po gierce. Co do dramy. Ale to też pewnie mało widzów będzie kojarzyło, ale pokażę wam potem. Że nie jadł przez 7 dni i pił tylko wodę. Czy pamiętacie, czy nie? Kecy! Proszę, wyłącz słuchawki. Jak mówię, to nie wchodź mi w słowo, to jest kultura! Piknij cokolwiek, przecież ja nie gram na supporcie. Ja pierdzielę. Zobacz, wzięła mi nami. Dobrze, Kecy, nic się nie stało, naprawdę. Trudno, na pierwszymi znajdziemy po IP tego szmaciarza, co zabrał nami i frajera dojedziemy. Widłami go nabije, jak mnie dziadek uczył. Ale w grze komputerowej. W grze komputerowej. Jak coś. Kurde, coś mi się pieprzy z tym komputerem. Nie wiem, działa ten stream? O, zacięło się, gówno. Kurde, bo mi Bóg z plata wywaliło. Mam, nie wiem, złamy zaraz tego laptopa na kolanie, naprawdę. Jezus, co? Ty, wyskoczyło mi, że będzie... popieprzyło kogoś w tym rejocie? Nie no, nie mów, że będzie teraz się klient reperował. Ja miałem serię, przepieprzyłem właśnie serię, bo było 1-1 w serii. Co jest 5? Nie no, chyba sobie jaja ze mnie robicie patusy, to ja chyba na Fortnite'a idę. Dobra, napiszę do Izaka, może się wpieprzę na trzeciego. Mikro. Sram wam do mordy, a wy to łykacie, się cieszymy, a wasze matki są w niebezpieczeństwie. Kiedy wychodzę na miasto. Ha, 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 ha. O! Działa już mikro? Si kabelek odłączył. Ludzie pisali, że nie działa.
Nie, chyba nie działało, kiedy się... Czy tam z ruchu warg powiedział, że nas kocha? Druga minuta już jest, a mi się... No nie mogę, nie będę grał. Pewnie, no, 0 megabajtów się reperuje klient. I co, jest remake? Ja pierdzie, ty chyba przegrałem serię w tym momencie, tak? Ja... No i nie wiem, co ja mam zrobić w takiej sytuacji. Fajnie, Riot. O, nagle mogę play kliknąć. Chyba zwariowany Marcin mnie dedosuje. Dzwonię na policję. Halo? Chciałem zgłosić atak DDoS na mój komputer i mój internet. Nie robię sobie żartów. DDoS! Znasz takie słowo? Atak DDoS? No nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę powiedzieć w jednym zdaniu atak DDoS? Poczekajcie, muszę szybko zdanie zmienić. Kupiłem sobie mleko wczoraj. No i nie mogę w tym samym zdaniu powiedzieć zwariowany Marcin, bo to jest pedofilia i zamknął mi kanał. I on sobie cały czas coś popijał, ja pytam go, co tam sobie pijesz? A on gada, że sobie dolał rano do tej, do Coca-Coli. Umarłem. Ja pierdzielę, kurde! Jak nie gadaj, Ketsy, wiesz, że ja mam streama? Co z tego pieprzę tą gierkę? To bym wtedy gadał o ruletkach w CSGO i jaki mam dobry content pozytywny. I wiecie, że oglądam? Wiecie, o czym ostatni odcinek nagrałem? O tym, co mam w piórniku! Ja pierdzielę! Wtedy byłbym w Dzień Dobry TVN Ketsy! Żartuję, wykop, zostaw mnie. Fajne strasznie, naprawdę. Poczekaj, aż wejdę na YouTube. To ma tylko 40k wyświetleń, strasznie mało, jest naprawdę zarąbiste. By nie wiedział o tym nikt, że ściany mają uszy. Wiadomo, nie o dziś sąsiedzi złe intencje. Zawodzi czynnik ludzki, tak jak bydle leci do garnka wódki pod... Kiedy drunk stream? Dzisiaj, mordo. Szt! A kurde, nie zapłacili. Szt! Dzisiaj drunk stream. Dobra, zapytam się. Zobaczymy, kto jest prawdziwym fanem. Ty, kto jest prawdziwym fanem? W którym odcinku mówiłem o tym, dawałem rady o tym, ile zaoszczędzasz na niejedzeniu, ile pieniędzy zaoszczędzasz na niejedzeniu i tak dalej. Pamiętacie, w którym odcinku to było? Najłatwiejsza postać do one-shotowania. Tutaj to było? Naprawdę? Jezu, Rudy. Podobny do mnie, chłop. O kurde, masz rację. Rudy jest prawdziwy fan, dziękuję. To ten typek, chyba ten, nie wiem ty teraz. Ty, ja miałem wtedy lepsze włosy niż teraz, ja pierdzielę. Podobnie? Które lepsze czat? Kurde, mam teraz włosy jak idiota. Ja nie obrażałem tego typa, z tego co pamiętam. W sensie ja nie obrażam ludzi, więc... Tak, to on! To jest ten typ, on mi serio skomentował, tak jak wam mówiłem. Patrzcie, 6 lutego 2018. Typ, który tydzień nie jadł i pił tylko wodę. Komentowałem jego film. Znaczy komentowałem, no tak tylko zerknąłem i potem mówiłem, ile zaoszczędził na tym, że nie jadł. Pierwsza osoba do tej pory, od kiedy wstawiam na początek zawsze filmu, wstawiam jakąś wstawkę, jak odkomentujemy jakieś kanały innych ludzi. Robię to, żeby mi widzowie Marcina nie przychodzili i nie pisali, że kopiuję. Bo jak napiszę skrót streamu, to mówią, że... 1:1, lol, haha. Także ten, wstawiam na początek zawsze z filmu, takie coś, nie? Także ten gościu mi odpisał. No to się pojawiłem w filmiku, 3. To prawda, nie jadłem przez tydzień w jednym ze swoich wyzwań. W moim przypadku było to na zasadzie bardziej z ciekawości, jak to wpłynie... Ej... Nic do niego nie mam, ale on... W moim przypadku było to na zasadzie bardziej z ciekawości, jak to wpłynie na samopoczucie, niż z oszczędności. W sensie jak coś, ja nie mówiłem serio, żeby ktoś nie jadł przez tydzień, bo zaoszczędzi pieniądze, bo to jest chyba trochę groźne dla zdrowia. Ale dobra, bo można nie zrozumieć i być nauczycielem od angielskiego. Nieważne. Co do wyglądu też, ogólnie ciekawa sprawa znaleźć sobowtóra w internecie, chociaż z tego co widziałem to raczej słabo. Są strony do wyszukiwania tego, ale jakieś są. Pozdrawiam, ja też pozdrawiam, nic do ciebie nie mam. Ciekawy test, challenge, pewnie bym nie dał rady, ale ciekawostka, pokczam dla ciebie.
Nie, no nie przypominam Norberta chyba, czekajcie. Dobra, teraz mi się trochę smutno zrobiło. Nie, no proszę, napiszcie, że go nie przypominam, błagam. Nie, no nie oglądalibyśmy cię. Kurde, on takie pompki na tych robi? Cześć. To jest ten typ, co nie jadł przez tydzień? Siły. Można przyjąć, że wykonanie tego zajmie... Ten gościu umie takie coś? Dobra. Jak coś, to żartowałem, nie? To był żart. To wszystko, co mówiłem. Nie bierz tego do... Kurde, niedawno wstawił ten film. Nie, żart to był. Łapka w górę pod filmem, subskrypcja na kanale. Fajny, fajny content. Fajny content. Ketsy, wyłącz internet. Ja pierdzielę, przepraszam bardzo. Ja pierdzielę. Jakby to powiedział Shrek, z dwojga złego lepiej w tę stronę. Gdzie yerba? Skończyła mi się, ale będę zamawiał. A pokażę wam przy okazji. Patrz, Arkwell kiedyś robił coś takiego, że zamawiał rzeczy. Ja stąd se zamawiam yerbę zawsze i zawsze też taki obrazeczek za 900 zł sobie biorę. Znaczy, ty nie zapłacił mi nic, a chciałbym, żeby kiedyś zapłacił, ale dobra jest. To jest moja chyba ulubiona. To jest ta najlepsza. Popieprzyło mi się dwa razy. To jest ta najlepsza. Poznałem po tym rysunku. O, to jestem ja. To zanim zacząłem streamować, nie? O, a tutaj już ja na streamku, jak czatem operuję, widzisz? Tutaj kogoś włócznią, tu banik, nie? I tutaj potem liczę pieniądze, także ten. Zagramy TF-em pod one shot, jestem ciekawy, ale full AD, co? Mi się to podoba. Jaramy gibony, ej! TF-a pikuje, ej! Pod one shot będzie grany, ej! Trzech widzów biorę z czatu, ej! Jeden bez suba będzie, ej! Jednak czterech biorę z czatu. Tak się pokazuje cztery, ej! Biorę łyka bleka, ej! Za reklamy nic nie było, ej! Zanim zaczniemy grać, chciałem wam jeszcze pokazać ciekawostkę. Ja pierdzielę, proszę nie. Czat, działa stream? Jezu, napiszcie pokczamp, jak działa stream, bo chyba padł internet. Padł stream? Ludzie piszą, że lag. Ha, wypieprzęce. Padł stream, w dupę, kecy. Padł stream, znowu tym... No, nie zarobię na tych dzieciakach dzisiaj, ja pierdzielę. I znowu cały ten scenariusz, który pisaliśmy wczoraj w nocy, kecy. Znowu do śmieci i na tych pieprzonych dzieciaczkach znowu się nic nie dorobię, w dupę. Kurde! A, jednak jest stream. Jednak działa stream, przepraszam. W sensie... Naprawdę was kocham. Kurde, mam włosy jak kiep. Ja tu mam włosy jak kiep, Nie, poczekajcie, może tak... Poczekajcie. Ja tu mam włosy jak kiep. Ty tutaj siadasz na rzep. Ja biorę twoją starą. Ty bierzesz mój rower. Bo czarny to jesteś po tacie. To wyleciało tak. Ja tu mam włosy jak kiep. Ty tutaj siedzisz jak grzeb. Ja biorę twoją... Nie, to się nie rymuje. Ja biorę twoją starą. Ja tutaj biorę twoją starą. Ja tutaj biorę twoją starą. Niech każdy napisze dobry raper jesteś bez polskich znaków. Dobra, ja zacznę szybko zarapuję. Ja tu mam włosy jak kiep. Ty tutaj siadasz na rzep. Ja biorę twoją starą. Ty bierzesz mój rower BMX. Ja pierdzielę, jakie to jest gówno. Ale i tak, dobry raper jestem jednak? O kurde. Dzięki. Nie spodziewałem się. Kurde, nie schowałem tego. Jeszcze raz może zagramy to co? Dubel czat. Dubla robimy. Ten tekst wygląda teraz tak. Nie wiem czy jest dobry. No ale wydaje mi się, że nawet niezłe, nie? Powiem wam tak na szybkości, bo nie umiem rapować, ale znam się na języku polskim. I chcę być jak raperzy. I po prostu to E to jest onomatopeja rapera. To mój to też jest onomatopeja rapera. Za to inteligentny spartiatyst to taki oksymoron trochę. Chyba, że chodzi o to wam, żebym zmienił mój zł otwarty na us kreską, bo ten, bo Marcin Majkut robi błędy specjalnie i będzie, że ja kopiuję, tak? A macie rację, przepraszam. Co ja zrobiłem? Ej, coś jest!
Kurde, co jest w dupę ty? Nie ogarniam tak bardzo tej postaci, że nie wiem co się stało i mam 24 dusze. Ja pierdzielę, to chyba nie będzie dobre jednak. Nie, nie mam. Ej, zabiję go. Kurde, czemu mnie turyt na... Ja pierdzielę, powiedz mi czemu mnie turyt tu napieprzał, gościu. No nie wiem, powinien tego miniona teraz napieprzać, tak czy nie? Stoję tutaj, za minionami i mnie turyt zaczął napieprzać. Co jest pięć, naprawdę? Ty no nie mów. Ja pierdzielę. Dobra, dajmy FF15. Łatwagierka.pl. Zamknij łeb, zgięty flecie. Dobra, dajmy FF15, zagrajmy jeszcze raz tym samym teamkiem i tyle. Ezrealem akurat w rotacji jest. W rotacji jest Real? O kurde, w rotacji jest Ezreal. Halo? Ta. Słyszałeś newsa? W rotacji jest Ezreal. No stary! Normalnie, gramy w Lola dzisiaj? Ta. Spoko, mordo. Dobra, pod AD, tak? No to może Dazzleblade'a pierwszego czy coś, nie wiem, zróbmy tak. Odcinek piąty, część druga. O, to jest poprzednia część tego, co wczoraj oglądaliśmy, czyli dobre. Przyjechałem z Piastowa, pseudonim artystyczny Zordi 2000. Zordi 2000. Dawaj, Zordi. O Angelico, ja tak bardzo kocham cię. Przyjadę dziś po ciebie Fiatem 126P. W ogóle ten gości się ubrał jakby był z lat, nie wiem, z PRL-u jakby był, nie? Tak jakby handlował takimi fajkami ruskimi na jakimś bazarze. Papierosy tytoń, tak wiesz, odsłania go. Szt. Jedziemy. Ja pierdzielę. O la la. Jedziecie, o tak robisz. To wcale fajnie nie brzmi. Trochę jak Eugeniusz Bodo. Pod samym względem wizerunku jesteś ideałem na scenę, naprawdę. Wiem, że rzesze nastolatek by się w tobie kochały, bo takiego Bibera trochę przypominasz. To nie wiem, czy to komplement. Ja pierdzielę. No nie mogę puścić takich szaków, jestem na nie. Nie mogę puścić takiej wady w śpiewaniu, wiesz co chodzi? Moje uszy diskopolowca słyszą tą wadę. Ty ja pierdzielę. Ej, gościu wygląda jak z tych memów takich. Ty, ej, gościu wygląda jak z tych memów, że wiesz, gościu mówi coś tam, że dzisiaj wyrzuciłem puszkę do pojemnika na plastik, ale jesteś wariat i tak dalej, nie? Wiecie, które to są te memy? 100%. Ale showmeny. Ja też bym mógł pójść do tego programu, czat. Kiedyś pójdę, jak będzie, jak w Łodzi to będzie, to pójdę. A potem razem to będziemy oglądać. Jak zaśpiewam tam jakąś pioseneczkę. Ale jak wygram to przez przypadek, to się chyba obsram. Oj, nie przeszedł? Oj, słodko, słodka jesteś. Oj, 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 słodko, słodko mówisz. Oj, 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 słodko, słodko. Jaki jean z lampy spieprzył. Jean z lampy spieprzył. Ty nawet lampę se powiesił na klacie. Ej, to jest mój nowy idol. Oj, oj, oj. Słodko kochasz. Tato przejdzie, widać jak wygląda. To jest moje imię, urodziłam się w Niemczech i mieszkam. Strój założyła, ty. Widać, że przejdzie. Proszę bardzo, Radek, jesteś tak. Za? Tak, dobrze. Dziękuję. Jest. Mówiłem, że przejdzie. Wystarczy no, spojrzeć na pisarek. Witamy ciebie w programie. Będziesz... Ej, z jakiejś bajki typek. Z jakiejś kreskówki, nie? I o pierdziele, nie, Jean był słaby przy tym, widzisz to? Żaden kolor oczu nie zaskoczy mnie. Ty, goś jest chory? Nie wiem, czy mogę się śmiać. Zawsze myślałem, że żaden kolor oczu nie zaskoczy mnie. Były czarne, brązowe, o nich śpiewane. A jednak przyszło mi spojrzeć w... Ale dobra, czad, ja spieprzam. Fajnie się grało, fajnie się gadało z wami. Najbardziej się fajnie, najfajniej się z wami gadało, bo to jest to, co lubię robić. A właśnie, jeszcze to zdjęcie z Egidą pokażę.
moim ukochanym widzom, czyli wam. Ja pierdzielę, ja tak serio wyglądam? Jak taki... Jezu, ja wyglądam jak poćwierz pieprzony, Ketsi. Może to usuńmy? Nie, dobra, wyglądam dobrze, jakbym przyszedł po ten... po długi mojego szefa. Siema. Przyszedłem. Albo płacisz 5000 za ochronę, albo cię wyjaśniam, mordo. Tak wyglądam. Ty, ale z długą brodą fajnie nawet. Może se zapuszczę bardziej. A tutaj wiecie. Portfel, przysięgam. Dziękuję za dzisiaj, naprawdę dziękuję za donaty, który... No nie ukrywajmy. Dzięki wam. No dzięki wam żreta. Także spieprzam się nażreć za te pieniądze wasze. Ale no, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za te dotacje, dziękuję za subki, których jest masa. Także dziękuję wam za to, że jest tyle subów. Dziękuję wam za wszystko. Dzień, dzień, co ta morda u ciebie? Ebebe, ebebe, ebe. I bardzo dobrze, to nie głuchy telefon. Idź pokrzyż do lasu, to usłyszysz echo. Echo, satelita wysoko namierza twój telefon logowania.